To teraz świeżak, skup się, bo ci pokazuję ciekawe butelki. To odpowiednio litr 75 niebieskiego jasia i 3 litry czarnego jasia. Butelki są niezwykłe pod tym względem, że niestety nie mogę nazywać ich butelkami whisky, bo to tak zwane dummy bottles, czyli butelki, które służą głównie ekspozycji, na przykład w miejscach, gdzie zniknięcie takiej butelki było prawdopodobne lub gdzie słońce mogłoby negatywnie wpłynąć na whisky na jakiejś mocniejszej witrynie. Mamy zatem dwa typy takich butelek, zupełnie lekkie, jak widzicie, tylko zakolorowane. Tak wygląda czarny jaś, to jest taka najbardziej powszechna dummy bottle, ale tutaj można powiedzieć, że ta to jest nawet kolekcjonerska, a wszystko dlatego, że jest ona wypełniona żelem w kolorze whisky. Nie wiem, czy żelem, czymś takim, który oczywiście jego lustro się nie przechyla wraz z butelką, ale wygląda naprawdę realistycznie. Także takie butelki też się zdarzają i czasem można uzyskać do nich dostęp.